Natalia Barańska, witam Państwa w studio Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na magazyn miejski. Wszyscy zdaliśmy maturę. Baner o takiej treści widnieje przed budynkiem drugiego ELO w Dębicy. Dyrektor Marta Czeka jest dumna ze swoich uczniów i podkreśla, że bardzo dobrze przez maturzystów dwójki została napisana matematyka. U nas dość sporo jest setek właśnie, 100% na maturze podstawowej z matematyki, ale też i maturę rozszerzoną z matematyki pięknie młodzież napisała. Chciałam pochwalić tutaj tą grupę naszych matematyków, którzy wspaniale pracują w zespole, szczególnie tutaj panią Martę Chyję, która pięknie przygotowała młodzież z klasy matematyczno-fizycznej i z klasy biologiczno-chemicznej. I chciałam podkreślić, że to była praca bardzo ciekawa, dlatego że ona zorganizowała dla grupy młodzieży zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia i wyciągnęła tych najzdolniejszych z klasy i robiła dla nich dodatkowe zajęcia, które przyniosły właśnie taki efekt. Nie ma jeszcze pełnych statystyk, ale inne przedmioty, które pisali uczniowie, też wyszły świetnie. Ważne jest, żeby zdać język polski, zdać język angielski, bo to są te obowiązkowe przedmioty, ale również, żeby uzyskać wysoki wynik z tych przedmiotów dodatkowych. I tu powiem szczerze, że też były bardzo wysokie wyniki, z czego się cieszymy. Natomiast kapitalną sprawą jest to, że mamy ten baner. Młodzież rano, kiedy już były te ogłoszone te wyniki, nie mogła się dostać do internetu, bo serwery były przeciążone. I dzwonili do szkoły, pytając się, czy baner jest wywieszony. To było dla nich ważne, że 100% zdało maturę i to była ta pierwsza informacja, która do nich dotarła i przychodzili już tutaj tacy bardziej spokojni po odbiór swoich świadectw. Dyrektor drugiego LO zaznacza, że w jej szkole stawia się na naukę, ale nie tylko. Mówimy im cały czas, że nie tylko nauka, ale również działanie, również praca w grupie, w zespole i to ich motywuje. Na siebie nawzajem, oni nawzajem siebie wspierają w tych działaniach. No to, że jesteśmy w zwolnionych storii, to, że nasze mini przedsiębiorstwa działają, to, że wolontariat działa, to wszystko współgra z tymi ich wynikami. Oni dają radę. Tegorocznym maturzystom, nie tylko tym z drugiego ELO w Dębicy, życzymy dostania się na wymarzone kierunki studiów. Zespół ABBA Show Cover rozpoczął sezon wakacyjny w Latoszynie-Zdroju. Grupa ze Szczecina wykonuje utwory szwedzkiego zespołu ABBA. Brzmi i wygląda tak jak oni. Istnieją ponad 15 lat. Zespół ABBA Show Cover wyróżnia się niespotykanym podobieństwem do oryginału. Jest jednym z najbardziej żywiołowych zespołów koncertowych w Polsce. Lubimy ABBA, gramy ABBA już bardzo długo. Ten zespół istnieje już ponad 15 lat. Nie chcę mówić dokładnie ile, ale robimy to już tak długo z zamiłowaniem, że nam się to jeszcze nie znudziło i jest naprawdę to dosyć ciekawa propozycja. Na koncert licznie przybyli mieszkańcy Dębicy i okolic. To są piosenki mojej młodości, także te wszystkie stare melodie to są dla mnie bardzo ważne i takie ciepłe dla mnie. Tu są cudowne rzeczy, tu się dzieją. Ja tu już byłam na kilku pięknych koncertach, jestem zachwycona w ogóle Latoszynem. I dzięki wielkie wójtowi za to, co zrobił. Słuchajcie, to jest coś pięknego, nam ludzie zazdroszczą tego Latoszyna, a my tego nie potrafimy docenić. Przyszłam, bo też lubię ABBA, inspiruję się całym życiem pani Heleny. Jest taka aktywna i wszędzie z niej się staram być. I ABBA też lubię, i Latoszyn lubię. I miło spędzić zamierzamy czas. Czy to jest dobry początek sezonu w Latoszynie, takiego wakacyjnego? Myślę, że bardzo dobry, bo ABBA chyba się wszystkim podoba i ludzie się cieszą, jak słyszą dobrą muzykę.
Bogdan Wójcik, nowy prezes uzdrowiska Latoszyn-Zdrój, który swą funkcję pełni od niedawna, zaznacza, że koncertowe niedziele i sobotnie zabawy taneczne będą podczas wakacji kontynuowane. Praktycznie co niedziela, co weekend będziemy się starali robić jakieś wydarzenia. Wydarzenia kierowane do różnych osób, do różnych grup wiekowych, ale będziemy chcieli, żeby przyciągały całe spektrum społeczeństwa, łącznie z rodzinami, z dziećmi, tak żeby każdy znalazł tu coś ciekawego dla siebie. Profesjonalne przygotowanie i wykonanie zespołu ABBA Show Cover sprawiło, że koncert w Latoszynie-Zdroju był niesamowitym wydarzeniem. Skąd się wzięła nazwa Stobierna? Dlaczego grody budowano na wzgórzach? Jak żyło się kilkaset lat temu? Na te i inne pytania odpowiadał Karol Ozga podczas Dnia Legend w Osadzie Słowiańskiej w Stobiernej. Karol Ozga to znany w regionie historyk, pasjonat dziejów Latoszyna i okolic. W 2003 roku wydał zbiór 14 legend z okolic Dębicy zatytułowany W cieniu Palany Gery. Obecnie trzecie już wydanie zawiera 27 legend osadzonych na ziemi dębickiej. Miejsce proszę w koło za tego, wszędzie stromo w dół, widać daleko, dojście tylko z jednej strony. Jeżeli tu stoi strażnik, tam widzi, że tuman kurzu się unosi, jakiś oddział konny się porusza. Nie wiadomo, wróg czy przyjaciel, trzeba wysłać zwiady. A tam znowu jak dym się pali, może tam ktoś wioskę napadł i podpalił. I to właśnie takie miejsce, skąd widoczność doskonała, daleko, trudno dostępne, do obrony jest tylko jeden z jednej strony. Blanki służą, żeby się chować i za blanku wrazić. Tak jest to zbudowane w takim miejscu. Pan Karol w sposób bardzo interesujący przedstawił legendy związane z regionem. Ja podkreślam, czy tutaj był gród. Wiele wskazuje na to, że był. Śladów archeologicznych nie ma, no ale troszeczkę znajomości historii, dedukcji i opowiadam ludziom, co się tu mogło zdarzyć. Nie wiem, czy się zdarzyło, czy nie. Podczas Dnia Legend w Osadzie Słowiańskiej w Stobiernej można było postrzelać z łuku, zwiedzić chaty, poczuć klimat tamtej epoki. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.